A z nami Nikolaj Nomerowski, reprezentant klubu bokserskiego Cardino. No właśnie, tak się zastanawiam, czy ten pierwszy knockdown, który był, to siadła wątroba u rywala? Chyba tak, bo ja sam nie widziałem tego. Jest euforia, masz adrenalinę, to chyba na dół był cios, dokładnie. No właśnie, ta adrenalina w tobie wręcz buzowała, ponieważ w momencie, kiedy rywal się podniósł, ruszyłeś do ataku, zakończyłeś ten pojedynek w pierwszej rundzie. Czy tak zakładałeś, że chcesz szybko po prostu skończyć rywala? Nie, chciałem właśnie wrócić po długiej przerwie, właśnie nie boksowałem półtora roku i chciałem normalnie poboksować, przecież chociaż cały dystans przetrwać całą walkę, poboksować. Ale jak wyszło, tak wyszło, ten nakał sam przychodzi. Ty nie starasz się bić mocno, sam przychodzi ten nakał. No właśnie, to chyba też fantastyczne uczucie dla reprezentanta klubu bokserskiego Cardino rywalizować właśnie w Cardinie. No nie ukrywajmy, że wielu kibiców przyszło także dla ciebie, by kibicować sobie podczas tego pojedynku. No i chyba nie ukrywasz dużej radości, że walczyłeś właśnie na tej ziemi. Tak, bo ja jestem trenerem bokserskiego klubu Cardino, Kołobrzegu oraz Drasku Pomorskim. Dlatego bardzo dużo miałem tutaj kibiców, wszyscy mi wspierali, to bardzo się działo. No właśnie, po tak krótkiej walce chyba już teraz zaczniesz myśleć o kolejnym pojedynku. Oczywiście, ja chcę od razu wracać od poniedziałku dalej do treningów i czekać następne propozycje na walkę. Dziękujemy serdecznie. Cóż to był za knockout, drodzy Państwo? Oj się dzieje w Cardinie. Pozdrawiamy serdecznie.